Okej, myślę, że powoli już będziemy mogli zaczynać nasz webinar. Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarze Jak rozpocząć sprzedaż we Francji. Cieszę się, że jesteście z nami no już w sumie szósty raz, już nasz szósty webinar z serii. Mam nadzieję, że uczestniczyliście we wcześniejszych. Dajcie w ogóle znać, czy mnie słychać? Widać, słychać, jest dźwięk, super, dobra, czyli już nas słychać. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Dajcie w ogóle znać, który to już jest wasz webinar. Ja tylko dla przypomnienia powiem, że zaczęliśmy webinar o podróży. Zaczęliśmy od Wielkiej Brytanii, później były Niemcy, Czechy, w styczniu był webinar o Rumunii, później o Hiszpanii, no i dzisiaj szósty webinar. Ja przyznam się, uczestniczyłam w każdym z nich. Pierwszy widzę, tak? Okej, to powiem wam, że jest możliwość poglądania wcześniejszych webinarów, więc za chwilę podam swój adres e-mail, więc jak napiszecie do mnie maila, to ja później mogę wam wysłać całą playlistę na YouTubie wszystkich webinarów. Zachęcam, bo wiedzy jest bardzo dużo. Jak widzicie na naszych webinarach, jesteśmy nie tylko przedstawicielami Taxology, ale zapraszamy różnych ekspertów, których właśnie za chwilę przedstawię. Tutaj jest z nami Matthew, Paweł. Natomiast zazwyczaj są to po prostu eksperci z różnych branż e-commerce, dzięki czemu macie po prostu cały taki ogląd z różnych perspektyw na tą kwestię. No dobra, to już nie przedłużając. Gdzie można uzyskać wgląd w poprzednie webinary? Za chwilę podam swój adres e-mail, więc będziecie mogli do mnie napisać. Jak widzicie, też na górze jest ankieta. Tutaj zachęcam was do wypełnienia tej ankiety i podania swoich, nie wiem, komentarzy albo porad, co możemy zrobić, żeby te webinary były jeszcze bardziej przyjaźniejsze dla was. Czy może skupić się na odpowiednich kwestiach, czy może poruszyć zupełnie inne tematy. Więc tutaj jak najbardziej możecie dawać swoje oceny czy swoje porady, ponieważ ja jakby prowadząc już któryś webinar z rzędu, mi też bardzo zależy na tej interakcji z wami, żeby to nie były tylko webinary i przekazywanie z naszej strony wiedzy dla was, ale żebyśmy powoli z każdym webinarem po prostu tworzyli taki ekosystem partnerów, klientów, sprzedawców, po prostu żebyśmy razem mieli pewną przestrzeń do wymienienia się wiedzą i poradami, tak? I tutaj właśnie liczę bardzo na was, poradami, jak wyjść za granicę do odpowiednich krajów. I zaczynamy. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać no przede wszystkim o Francji. Mamy tutaj eksperta, mamy native speakera. Native speaker Matthew na szczęście będzie mówił po angielsku, nie po francusku, bo to już byłby naprawdę duży problem. Ja z kolei zajmę się trzema rolami na tym webinarze, ponieważ no oczywiście tutaj hostuję i pełnię rolę gospodarza. Będę też tłumaczem dla Matthew, właśnie z angielskiego na polski. I mój blog też będzie poświęcony partnerstwom, więc tutaj też będę chciała wam przekazać porady czy zupełnie inną perspektywę z mojej strony. Będziemy mówić głównie o Francji. Jeżeli macie jakieś pytania do naszych prezenterów, to jak najbardziej tutaj zachęcam do podawania pytań. I mamy dla was też małą niespodziankę, ponieważ oprócz naszych prezenterów, których przedstawię już za chwilę, mamy też koleżankę z firmy Takeaway. Jest to firma, która zajmuje się regulacjami odpadów, tak? Czyli wszystko, co związane z elektrośmieciami, z Lucidem, czy ze wszystkimi tego typu rzeczami w Niemczech, we Francji, czy ogólnie w całej Unii Europejskiej, to Magda Barylska jest obecnie na czacie, więc jeżeli macie pytania z tym związane, to ja tutaj zachęcam do po prostu zadawania takich pytań. To jest po prostu odpowiednie miejsce do dowiedzenia się jak najwięcej właśnie o tych regulacjach. Ale też jeżeli macie pytania do Matthew albo do Pawła, to tutaj też zachęcam do zadawania tych pytań. I mam propozycję, żebyście mogli pisać w nawiasie, do kogo kierujecie to pytanie. Czy to będzie Matthew, Cdiscount, czy to będzie Paweł z Profit Crew, czy to będzie Taxology, czy właśnie Takeaway, to po prostu piszcie w nawiasie, do kogo kierujecie pytanie i postaramy się na bieżąco odpowiadać. I z kim mamy tutaj do czynienia? So I would like to introduce you our speakers. So Matthew. Matthew is the international partnership developer from Cdiscount. Matthew, please introduce yourself.
Okay. Dzień dobry, everyone. As Ursula said, like I will continue in English because like my Polish is not not good at all. I just know like few words. Nice to meet you all. It's a pleasure like for me to be here today with Pavel and Ursula to present you like a bit more in depth the French market and our marketplace Cdiscount. And for myself, I've been like working for Cdiscount since like 4 or 5 years now. And I'm in charge of European sellers and also a lot of Polish sellers to help them introduce the French market through our marketplace Cdiscount and guide them to be sure that they understand the market, the marketplace, and they succeed also. Super, thank you. Mafiu jest, jak widzicie, już 5 lat pracuje na platformie Cdiscount. Jest odpowiedzialny za rozwój międzynarodowych sprzedawców, którzy właśnie chcą rozpocząć sprzedaż na tej platformie. Jeżeli macie pytania właśnie odnośnie tej platformy, Cdiscount, o której będzie mowa więcej później, to jak najbardziej zadawajcie pytania. Jeżeli macie pytania na temat francuskich klientów, ich zwyczajów, to myślę, że Mateusz jest jak najbardziej odpowiednią osobą, która może Wam po prostu ze swojego życia udzielić takich informacji. Mamy też Pawła Sadowskiego. Paweł Sadowski to menadżer do spraw e-commerce z agencji e-commerce Profit Crew, która zajmuje się obsługą na różnych marketplace'ach w różnych krajach, między innymi tutaj we Francji, więc Paweł właśnie opowie, w jaki sposób jakby rozpocząć tą ekspansję i co trzeba ująć w planowaniu właśnie swojej cross-border strategii. Dzień dobry Państwu. Dziękuję tutaj Ula za wprowadzenie. Jak Ula wspomniała, ja pracuję w agencji Profit Crew, która zajmuje się właśnie wdrażaniem polskich sprzedawców i producentów na platformy sprzedażowe właśnie takie jak Cdiscount. I właśnie dzisiaj skupimy się na rynku francuskim i opowiem o tym, jak tam ewentualnie, co trzeba wcześniej zbadać, co trzeba mieć z tyłu głowy, zanim wejdziemy na rynek francuski. Tak, i na pewno ja, mnie już być może znacie z poprzednich webinarów, ja zajmuję się partnerstwami w firmie Taxology i dzisiaj nie będę opowiadać o podatkach, aczkolwiek jak macie jakieś pytania, to jak najbardziej tutaj możecie je zadawać na czacie. Zamiast podatków skupię się, jak stworzyć swój własny ekosystem partnerów, jak stworzyć własną siatkę partnerską, która wspomoże nas właśnie w tym wychodzeniu za granicę. No dobra, myślę, że będę mogła już oddać głos Pawłowi, który rozpocznie swoją wypowiedź, jacy są Francuzi i od czego trzeba zacząć w tej ekspansji. Dobrze. No dobrze, Francuzi, jacy oni są, jakimi klientami są Francuzi, na co Francuzi mogą zwracać uwagę, dokonując decyzji zakupowych na naszym sklepie internetowym, na platformach sprzedażowych właśnie takich jak Cdiscount. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że klienci kupujący z Francji, oni nie różnią się zbytnio od kupujących z innych krajów Unii Europejskiej, również od klientów z Polski. Natomiast na pewne rzeczy zwracają większą uwagę niż na przykład Niemcy. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie przyzwyczajenia zakupowe klientów z Francji, no to podobnie jak tutaj klienci z Polski, więc pewnie większość z Państwa oglądających, którzy już sprzedaje w Polsce, ma tą świadomość tego, że klienci francuscy, podobnie właśnie jak klienci z Polski wymagają szybkiej realizacji swojego zamówienia. Więc tutaj warto korzystać z magazynów fulfillmentowych, z fulfillmentu na przykład, który też oferuje sam Cdiscount, ponieważ czas realizacji ma duży wpływ na to, czy klient francuski podejmie decyzję zakupową i czy ta oferta, którą my oferujemy, zostanie przez niego zaakceptowana. Więc to jest pierwszy czynnik, który wpływa w dużej mierze na to, czy klienci francuscy takie decyzje podejmują. Dodatkowo klient francuski bardzo ceni bezpieczeństwo, więc przede wszystkim dokonują płatności przez jakieś zaufane systemy, przez systemy sprawdzone i przede wszystkim są to systemy, z których większość platform sprzedażowych korzysta. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tą wskazówkę, no to warto tutaj zaznajomić się ze najpopularniejszymi sposobami płatności, jeżeli chodzi o rynek francuski. Jeżeli chcielibyśmy zaimplementować po prostu swój sklep internetowy na tym rynku,
Ponieważ, tak jak wspomniałem, no te wszystkie platformy sprzedażowe, takie jak Amazon i CDiscount przede wszystkim na tym rynku, no to one korzystają już z tych wszystkich narzędzi takich, które oferują bezpieczne płatności. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wdrażać i chcielibyśmy podbijać rynek francuski już z własnym sklepem, no to na pewno warto te systemy najpopularniejsze, którym ufają Francuzi, zaimplementować na swoim sklepie internetowym. No i podobnie jak klienci w Niemczech, jak klienci w Polsce, klienci francuscy są świadomi swoich praw, więc tutaj powoływanie się jakieś regulaminy zawsze może być po prostu przez nich odbijane faktami powoływania się już na konkretne przepisy prawa. Więc jeżeli chcemy rozpocząć ekspansję na rynek francuski, na pewno też warto zapoznać się z przepisami, jeżeli chodzi o na przykład jakieś prawo handlowe, jakie funkcjonuje we Francji, jak wygląda sytuacja na przykład z dostarczaniem i zwrotami, do czego są klienci przyzwyczajeni i też jakie potem roszczenia mogą mieć ze swojej strony, jeżeli chodzi o jakieś ewentualne problemy z dostawą albo z uszkodzonymi produktami, które zostały do nich dostarczone. No ale przede wszystkim czwartym i najważniejszym elementem tego wszystkiego jest to, że klient francuski, no to tutaj już podobnie tak samo jak klient niemiecki, wymaga jakości i ta jakość jest dla nich ważna. Oczywiście jakość rozumiemy w stosunku do ceny. Klienci są świadomi tego, że jeżeli płacą mniej, to nie mogą oczekiwać aż takiej wysokiej jakości produktu. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek opinie, jakiekolwiek pytania ze strony klientów francuskich, no to zwykle one tyczą się właśnie jakości produktu i tego, w jaki sposób produkt odpowiada temu faktycznie, co zostało przedstawione w ofercie. Więc oferta zawsze powinna odpowiadać temu produktowi, który oferujemy i przede wszystkim należy o tym pamiętać, ale to już nie tylko na rynku francuskim, ale na wszystkich rynkach, no bo to jest podstawa w ogóle sprzedaży w e-commerce. Przechodząc dalej, chciałbym przytoczyć kilka statystyk. Statystyki są dość świeże, większość z nich to 2021 i 2022 rok. I pierwszą z nich jest informacja o tym, że aż 80% wszystkich użytkowników sieci internetowej we Francji dokonało w 2021 roku zakupów. To jest 41,8 milionów potencjalnych klientów, do których możemy mieć dostęp właśnie dokonując właśnie założenia swojego sklepu, wdrożenia sprzedaży przez jakąś platformę sprzedażową we Francji. To są prawie 42 miliony użytkowników, do których możemy mieć dostęp, o których możemy rozszerzyć swoje portfolio klientów, więc warto wiedzieć po prostu, jak duży jest ten rynek i jak wiele możemy zyskać, decydując się na ekspansję właśnie w Francji. Kolejna statystyka to dotyczy zaufania do sprzedawców zagranicznych. Aż 35% kupujących dokonało w 2021 roku zakupu od sprzedawcy niefrancuskiego. Ta statystyka z roku na rok ciągle rośnie, ale to nie tylko we Francji. Mamy teraz aktualnie tendencję globalizacji wszystkiego, a szczególnie jeżeli chodzi o zakupy internetowe. W tej chwili nie jest problemem, żeby zamówić sobie coś ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamówić coś z Azji, więc te statystyki z roku na rok rosną, zależnie oczywiście od kraju, od poziomu po prostu zaufania do sprzedawców zagranicznych. Jednak we Francji również było w 2021 roku było to 35%, teraz obstawiam, że to już jest dużo, dużo więcej, natomiast takiej statystyki nie udało mi się znaleźć za 2022 rok. Jeżeli chodzi o wartość samego rynku B2B e-commerce w Francji, no to on został wyceniony w 2021 roku aż na 260 miliardów euro. Więc ten rynek B2B jest ogromny, więc tutaj warto również interesować się ewentualnie platformami, które zajmują się sprzedażą B2B lub oferować swoje produkty właśnie nie tylko klientom indywidualnym, ale również klientom firmowym, bo jak widać ta sprzedaż jest na ogromnym poziomie. Jeżeli chodzi o rozkład pomiędzy zakupami poprzez urządzenia mobilne, a
komputery stacjonarne, no to w 2021 roku już prawie 40% zakupów zostało dokonanych przez urządzenia mobilne i to również tendencja jest rosnąca na każdym rynku, szczególnie jeżeli chodzi o Europę. Z roku na rok coraz więcej zakupów jest dokonywanych przez urządzenia mobilne i tutaj jest to na tyle istotne, że warto, tworząc swoją ofertę, dostosowywać ją również do tego, w jaki sposób ona będzie wyświetlana w formie mobilnej, bo z tą tendencją stale rosnącą wszystko wskazuje na to, że niedługo większość zakupów internetowych będzie dokonywane przez aplikację, przez stronę mobilną, a coraz mniej będzie sprzedawane przez już takie tradycyjne zakupy przez komputer stacjonarny. 36% sprzedawców francuskich sprzedaje na marketplace i tutaj to odniesienie do wszystkich sprzedawców, czyli do wszystkich sprzedawców, nawet tych, którzy sprzedają swoje towary stacjonarnie, czyli 36 z nich wszystkich sprzedaje swoje towary na marketplace, a 23% prowadzi własny sklep internetowy. Więc jak widać, jeżeli chodzi o Francję, popularniejszym znacznie rozwiązaniem jest marketplace i o tych marketplace'ach za chwilę wspomnę, bo jest to nie tylko Amazon i Cdiscount, mimo że te dwie platformy one mają większość rynku w Francji. Natomiast wszystko zależy oczywiście od kategorii, w której oferujemy swój produkt oraz od tego, czy ten produkt w ogóle może być na konkretnej platformie oferowany. Więc przechodząc dalej, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, jakie we Francji są najpopularniejsze platformy. Najpopularniejsze platformy e-commerce. Tutaj w pierwszej kolumnie, właściwie w drugiej kolumnie, tutaj wszystko jest po francusku, więc postaram się wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o pierwszą i najważniejszą tutaj kolumnę z nazwą kategorii, to tam ukazana jest po prostu informacja o tym w sposób, za pomocą infografiki, czego dotyczy ta platforma. Jak tutaj widzimy, pierwsza i druga platforma, czyli Amazon i Lebonicon, dotyczą sprzedaży w multikategoriach. Natomiast później już mamy takie platformy jak Vinted, AliExpress, które są znane, potem Booking, czyli platformy, gdzie już obsługujemy sobie bardziej turystykę i potem kolejno mamy Cdiscount, eBay i tak dalej. Tutaj warto zwrócić na to, jak wiele tutaj jest wejść średnio miesięcznie na tych platformach. Jak widać, Cdiscount to jest 42,8 miliona. Natomiast na Amazonie to pokazuje aż 312,36 milionów. Jednak z doświadczenia śmiało mógłbym stwierdzić na podstawie doświadczenia tutaj mojego bezpośrednio i naszej całej agencji Profit Crew, że jednak jeżeli chodzi o Francję, no to ta sprzedaż, szczególnie międzynarodowa, no to lepiej wygląda na Cdiscount niż na Amazonie francuskim jeszcze. Amazon francuski, jeżeli chodzi o konkurencyjność z Cdiscount, może mieć problem podobnie jak Amazon polski z Allegro. Cdiscount jest platformą, która istnieje dużo dłużej na rynku francuskim i klienci bardziej jej ufają, natomiast Amazon już od kilku lat na rynku francuskim istnieje, więc coraz bardziej tutaj Francuzi są przyzwyczajeni do istnienia tej platformy oraz do tego, że jest tą alternatywą dla Cdiscount. Natomiast jeżeli chodzi o stwierdzenie na podstawie wyników naszych klientów, no to mogę śmiało stwierdzić, że Cdiscount w tej chwili jeszcze jest bardziej rentowny i bardziej dochodowy, przynajmniej w tych kategoriach, na których my oferujemy, nasi klienci oferują swoje produkty. Lecz te kategorie są bardzo zróżnicowane, więc tutaj nie ma tak, że my oferujemy produkty tylko w jakiejś jednej kategorii. Dlatego moim zdaniem na Cdiscount jeszcze w tej chwili mamy więcej możliwości, jeżeli chodzi o dotarcie do końcowego klienta francuskiego. I Cdiscount również jest platformą łatwo dostępną, łatwo integrowalną i prostą w obsłudze, ale to o tym już pewnie opowie później Matthew.
Jeżeli chodzi o jakieś pozostałe, najbardziej popularne tutaj biznesy e-commerce, no to tutaj mamy już same praktycznie znane jakieś marki, takie jak Zalando, Uber Eats, Fnac, Airbnb, Samsung, Rakuten, Decathlon i tak dalej. Więc na tych już pozostałych nie będę się skupiał. Dzisiaj na tej prezentacji skupiamy się głównie na rynku francuskim, a konkretnie na Cdiscount. Więc też na wszystkie pytania Państwa odnośnie tych pozostałych platform ja postaram się odpowiedzieć jeszcze dzisiaj. Jeżeli natomiast nie będzie na to czasu, to po prostu proszę o kontakt mailowy, który też później będzie podany. A przechodząc dalej, no to wracając jeszcze do tego, jak kupują Francuzi, jakimi klientami oni są. I jeszcze nawiązując do tego bezpieczeństwa, które wspominałem, które jest bardzo istotne przy decyzjach zakupowych Francuzów, no to 85% zakupów online we Francji jest opłacana za pomocą kart debetowych. Francuzi niechętnie korzystają z kart kredytowych. Jak widać, nie lubią korzystać tutaj z jakichś usług kredytowych, przynajmniej jeszcze w tej chwili. Korzystając z innych sposobów płatności, czyli jak na przykład portfele elektroniczne albo czek, no i potem już jakieś karty podarunkowe, karty i inne sposoby płatności. I co najważniejsze, no to okresy, w których ta sprzedaż we Francji jest jak na najwyższym poziomie, no to przede wszystkim jest to okres, który jest najlepszy chyba w każdym kraju i na każdej platformie, jest to okres Bożego Narodzenia. Natomiast co tutaj jest ciekawe, no to drugim najgorętszym okresem, jeżeli chodzi o sprzedaż we Francji, to jest Dzień Matki, który przypada na ostatnią niedzielę maja. I to jest dobry już tutaj jakiś pomysł dla Państwa, którzy zdecydują się na wprowadzenie może sprzedaży we Francji jeszcze może w najbliższym czasie. Do końca maja pozostało jeszcze trochę czasu, więc warto może skupić się na przykład na produktach, które mogłyby być właśnie na Dzień Matki oferowane kupującym. I trzeci w kolejności to Dzień Ojca, zaraz po Dniu Matki i to jest druga do ostatniej niedzieli czerwca, a czwartym na podium są świętem, które przynosi największą sprzedaż, to są walentynki, które miesiąc temu mieliśmy okazję świętować. Co tutaj jest ciekawe i co jest może istotne dla sprzedawców, jeżeli chodzi o okres wyprzedaży nie tylko właśnie w sklepach stacjonarnych, ale również w sklepach online, no to wyprzedaże są definiowane przez prawo francuskie. Więc możliwość przystąpienia do tych wyprzedaży, do wyprzedaży zimowej i letniej, daje również możliwość właśnie Cdiscount i jeżeli chodzi o te wyprzedaże, no to one są dokładnie zdefiniowane, kiedy się zaczynają i kiedy się kończą. Mają miejsce dwa razy do roku i tylko wtedy na przykład można jakoś przystąpić do tych wyprzedaży na Cdiscount bądź też na Amazonie, bo wtedy one są, nasze oferty są wyróżnione i mamy badża informującego o tym, że nasza oferta należy do wyprzedaży zimowej albo do wyprzedaży letniej. Co jest jeszcze bardzo istotne na rynku francuskim, to jest to, że Francja jest zdecydowanym obrońcą praw własności intelektualnej i tutaj jako przykład chciałem przytoczyć historię naszego klienta, który sprzedaje już w tej chwili na całą Unię Europejską, jednak dopiero po wejściu na rynek francuski, mimo rejestracji właśnie w Europejskim Urzędzie Patentowym, w EUI, po swojego znaku towarowego, pojawiły się problemy, ponieważ sprzedawca, który oferował swoje produkty na rynku francuskim, miał znak, nazwę właściwie swojego brandu tak bardzo podobną, że ostatecznie nasz klient musiał wycofać się z tym brandem z rynku francuskiego, więc tam dużo większą wartość ma to, co jest zarejestrowane na miejscu we Francji, niż to, co jest zarejestrowane w EUIPO i to jest w pierwszej kolejności chronione i jest to chronione w bardzo szybki sposób. Tak, i co mam na myśli mówiąc szybki, to od momentu zgłoszenia no to nasz klient nie miał zbyt dużo czasu na reakcję, bo wszystko zostało załatwione tutaj z urzędu francuskiego, który stanął w obronie swojego sprzedawcy. No, ostatecznie historia skończyła się w ten sposób, że nasz klient musi oferować swoje produkty z inną marką na rynku francuskim, jednak to też nie było tak, że
że musiał to wszystko usunąć i z dnia na dzień przestać sprzedawać. Sytuację udało się tutaj rozwiązać ugodowo i mieliśmy czas na to, żeby te oferty przekonwertować na odpowiedni brand i wtedy dopiero poinformowaliśmy tego innego sprzedawcę, że już nie będziemy więcej tej marki oferować na rynku francuskim. Więc myślę, że podsumowując, warto pamiętać o tym przed wejściem na rynek francuski. Warto pamiętać o tym, żeby przygotować się na to, że na co klienci francuscy zwracają uwagę, czyli na to bezpieczeństwo, na to, że szybko chcą być obsługiwani, że ta obsługa, ten customer service ma być na wysokim poziomie. I tutaj też również ta szybkość powinna wiązać się z tym, że odpowiadamy na ich zapytania w krótkim czasie i w języku, w którym oni operują, czyli język customer service powinien być w języku francuskim i powinniśmy reagować bardzo szybko na wszystkie problemy naszych klientów, szczególnie jeżeli one dotyczą jakichś problemów z dostawą. I tu z doświadczenia też powiem, że nie powinniśmy dojść do takiej sytuacji, gdzie problemy z opóźnionymi zamówieniami rozwiązujemy w ten sposób, że kontaktujemy klienta bezpośrednio z firmą kurierską, tylko Francuzi przygotowani są do tego, że my będziemy za nich te wszystkie sprawy załatwiać i ich tylko informować o tym, kiedy paczka zostanie dostarczona i kiedy dostaną już swoje zamówienie, bo w ten sposób oni oczekują, że będą obsłużeni od początku do końca. Dobra, to teraz tak, to jest w ogóle pytanie, które ostatnio mi zadał Robert, nasz nowy konsultant firmy Taxology. I to jest pytanie ciekawe, jestem też ciekawa, co powie Paweł. Ja też chętnie jakby powiem, jakie są moje przemyślenia na ten temat, tylko myślę, że tutaj krótkie pytanie, a na koniec poruszymy już taki może panel dyskusyjny. No tak, no to jak już sobie rozmawialiśmy wcześniej, no czy potrzebujesz mieć milionowy budżet, żeby zacząć ekspansję zagraniczną? Moja odpowiedź brzmi nie, ale moja odpowiedź jest uwarunkowana tym, że wszystko zależy od tego, jaką strategię... Czy mówimy o złotych, czy o euro? Dobra, żarcik. Wszystko zależy od tego, jaką strategię przyjmiemy. Jeżeli chcemy zrobić to w sposób bezpieczny, najlepiej jest to zrobić właśnie przez marketplace'y. I już mówię, dlaczego uważam to za sposób bezpieczny. I jeżeli chodzi o marketplace'y, tam nie inwestujemy dużych pieniędzy. Jeżeli chodzi o abonament na Amazonie, to jest o 40-50 euro miesięcznie. Do tego dochodzi tutaj oczywiście prowizja, ale prowizja pojawia się dopiero, gdy jest sprzedaż, więc tego nie wliczam w koszty rozpoczęcia tego biznesu. I kolejnym kosztem jest ewentualnie to jest załatwienie jakichś spraw podatkowych oraz zarejestrowanie się do odpadów we Francji, czyli do LECO. Łącznie no to ten koszt nie przekracza, jeżeli w odpowiedni sposób załatwimy i faktycznie trafimy na firmy, które nie chcą nas tutaj okraść ze wszystkich naszych oszczędności, chyba że ostatecznie załatwimy to sami, jest też taka możliwość, no to te koszty nie powinny przekroczyć 300 euro. I za te 300 euro mamy możliwość przetestowania rynku zagranicznego i możemy to robić zarówno przez Cdiscount, zarówno przez Amazon francuski, a najlepiej robić to przez oba rynki, przez obie platformy, bo obie platformy mają dostęp do różnych klientów, bazy swoich klientów, które pewnie różnią się zdecydowanie od siebie. Nie mam takich statystyk, ale zakładam, że na Cdiscount to już jest raczej zaufany spośród tutaj użytkowników starszych, natomiast ci młodsi już wychowani na takiej już całkowicie kulturze social media i globalizacji tego wszystkiego, co tylko możliwe, no to pewnie już bardziej ufają takim międzynarodowym koncernom, jakim jest Amazon. Więc podsumowując, no jeżeli zdecydujemy się na ekspansję, jeżeli w sposób przez marketplace'y, nawet jeżeli chodzi o spróbowanie, czy ten rynek jest dla nas, czy ten produkt ma szansę sprzedawać się na rynku francuskim, no to te koszty nie będą duże. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż poprzez swój sklep internetowy i przez przetworzenie całego swojego katalogu produktów, dostosowania tego wszystkiego do rynku francuskiego, bo tutaj wiemy, że nie chodzi o przetłumaczenie automatyczne wszystkich produktów,
tylko chodzi o dostosowanie tego całego kontentu tutaj do uwarunkowań też kulturowych na danym rynku, to już jest inwestycja dużo większej ilości czasu, dużo większej ilości zwykle też pieniędzy. Więc podsumowując, ekspansja zagraniczna nie musi być droga, natomiast wszystko zależy od tego, jaką strategię podejmiemy. Tak, myślę, że tutaj też będziemy się nieco śpieszyć, Paweł, żeby jeszcze starczyło czasu na Matthew, a też żeby postarać się zamknąć godzinę. Możemy przejść właśnie szybko do kolejnego pytania, też całkiem ciekawego jest, jak zintegrować Cdiscount z innymi narzędziami e-commerce? Jeżeli chodzi o integrację tutaj z wszystkimi dostępnymi softami dostępnymi, które mają możliwość integracji, to w dwóch klikach wystarczy, że wejdziemy w settings i wybierzemy właśnie tutaj pierwszą opcję Your Personal Settings and Bank Details i tam jest opcja Connection Information i tam mamy klucz API, który wystarczy podać w właśnie oprogramowaniu i w ten sposób możemy już zintegrować panel Octopi, czyli panel sprzedawcy na Cdiscount z naszym oprogramowaniem i w ten sposób możemy zautomatyzować sposób wystawiania faktur, synchronizacji stanów i tak dalej. Więc w dwóch kliknięciach możemy to w łatwy sposób synchronizować i działać i sprzedawać na platformach. Tak, tak naprawdę myślę, że słowo cross-border, ale także słowo automatyzacja, integracja to są słowa tego roku i myślę, że jeżeli ktoś planuje właśnie ekspansję zagraniczną, to, no to bez takiej automatyzacji, integracji pewnych procesów no będzie to bardzo utrudnione. Ja tutaj też chcę właśnie zapowiedzieć, że nasza aplikacja służąca do rozliczania VAT-u zagranicznego z różnych krajów i z różnych kanałów sprzedaży też już wkrótce będzie automatycznie podłączona przez API do platformy Cdiscount. Tak jak jest teraz do Amazonu, tak będzie to Cdiscount i różnych innych platform, dzięki czemu wszystkie te dane sprzedażowe są pobierane automatycznie, bez potrzeby pracy z waszej strony czy z naszej, co zdecydowanie ułatwia proces po prostu, tak jak powiedział Paweł, podłączenia tego do wszystkich innych kanałów sprzedaży, jak i właśnie do rozliczania VAT-u. I przechodzimy teraz do części Matthew. W ogóle Matthew nie rozmawia po polsku, więc myślę, że do tej pory jest pewnie nieco już znużony naszą prezentacją. Natomiast bardzo chciałam go zaprosić tutaj na naszą dzisiejszą prezentację. No właśnie jako specjalista zarówno o rynku francuskim, jako narodowy z urodzenia Francuz, jak i właśnie specjalista, który pracuje już od 5 lat dla Cdiscount, zajmuje się międzynarodowymi klientami, a więc także klientami z Polski. Tutaj też mamy dla was niespodziankę. W ogóle dwie niespodzianki będą na samym końcu, oferowane przez Profit Crew i przez Cdiscount. Myślę, że Matthew też nieco opowie więcej, że trzy miesiące pierwsze na Cdiscount będą darmowe, plus opieka account managera, co myślę, że jest bardzo dużym bonusem, jeżeli ktoś właśnie chce rozpocząć swoją przygodę na tej platformie. I jak będziemy tutaj działać? Jak widzicie, slajdy są po polsku, natomiast Matthew będzie prezentować po angielsku. Myślę, że w języku dość zrozumiałym dla was, natomiast ja po każdym slajdzie i tak będę podsumowywać to po polsku, żeby wszystko było jasne. Matthew, I just said that you may be a little bored during our webinar, that you don't know anything about Polish. But I explained our recipients that I will translate what you are saying in one or two sentences after each slide. And if you already saw, there are a few questions to you in the chat. There are some in English, but some are in French that I'm very surprised. And so after your presentation, you can also answer them. Okay, the floor is yours. Okay, perfect. So, dzień dobry, everyone. So, as I say at the beginning, I won't make the presentation in English, in Polish, sorry, neither in French, but like, yes, in English. I'm sure you will all understand. And yes, if you have like any issue, Ursula is there like to translate, and don't hesitate to put all your questions in the chat, and I will be happy to answer them at the end. So today
What can I tell you about the French market more than Pavel? So I'll go more in depth with our marketplace Cdiscount. So today Cdiscount is more than 2.5 billion of GMV. Only the marketplace represent like more than 50%. So it's more than 1.3 million of GMV generated only by our international sellers on Cdiscount. We've got 23 million of unique visitor per month, meaning that as Pavel present that in France we have like around 42 million of online consumers. We have 23 million of them, so meaning that more than almost 60% of the French population comes to our website to buy product. Okay. And because we have like more than 100 million of products live, so all those numbers that makes us the number one French marketplace. So that's like if you want to start on the French market, I think we are definitely the right spot, the perfect fit for you. And why we are the also like the perfect fit for Polish sellers, I will let you know why, because I wanted to present you like some of our top category. Here the number one category is high tech, so everything regarding audio, telephony, computery, laptopy and video games. We've got everything regarding big and small and major household appliances, everything regarding home. And yes, the number three is the home universe with the bedding, mattress, furnitures, decoration, sofas, etc. Tak, jak widzicie, tutaj myślę, że dużo tłumaczyć nie trzeba, bo wszystko jest widoczne, natomiast chcę zwrócić uwagę na wyposażenie domu jako kategoria, która rzeczywiście wybija się tutaj, no, jest na podium, a nasze meble i ogólnie nasze produkty wyposażenia wnętrz są słynne, tak jak w Niemczech, tak jak i we Francji, więc tutaj myślę, polecam jak najbardziej ekspansję na Francję, jeżeli sprzedajemy tego typu produkty. Perfect. Thank you, Ursula. some of the, not only the numbers, but things I wanted to share with you too, is not, of course, in Cdiscount we are a generic marketplace, so our sellers can sell every kind of products. Our consumers comes to buy any kind of products. We have our strength, like the three top categories that I just presented you, but we are like pretty performant on other categories. And those past few years, we've seen like high growth, the highest growth, I'll say, on those other category, everything regarding sport, like so the fitness, the mobility, urban mobility, you got like the DIY, do it yourself, climatization, everything regarding the food also. I didn't put it, but I could have put it because I know like you're also a Polish seller, you're really strong in this category. This is everything regarding car parts too. Yeah, they're like higher expectative and high growth. Yeah, Ursula, if you want to translate this slide. Okay, but could you repeat the last thing that... Okay, no, I did not put it in this slide, but I should have, honestly. It's regarding the car parts. Car parts? Everything, the cars. You know, everything, the material for the cars, you know, like... The cars material. Cars parts, yes. Dobra, jeżeli dobrze zrozumiałam, car parts, tak, dobrze, czyli ogólnie nie interesuję się motoryzacją, więc jak widzicie, słownictwo ograniczone. Tak, wszystko co dotyczy produkcji samochodów i też jest powiedzmy słynne. No, produkty z Polski tego rodzaju są cenione i też to jest kolejna możliwość na Cdiscount. So... Here I just wanted to give you like a few tips just to be sure to be successful on Cdiscount and of course on the outside of Cdiscount too, most generically like in on the French market. So first of all, it is everything regarding the content.
So here you've got an example of a product sheet on our marketplace. So what do you see first? It's the language. You have to focus on the language because at Cdiscount we are a French marketplace dedicated to French consumers. You need to put French language, not in Polish, not in English. Everything must be in French because, and you know, French people, we are known to be to speak like only French and not other languages. So here, like, what can I say more? You know, we've got like some titles, so it's basic. It's like show, not too long, but with the most important information. You know, regarding the brand, the kind of products, some attributes like about the length, the color, for example, but not too much in the title. You can put like till 4 pictures. They need to be from high quality. You know, with a white background. Oh, with the background in a in his you know, like as you see, like in this context, you can like put some product description with the main attributes. You can put, you know, like the price, make some discount at the beginning. So this is how to present well your products, your catalog, just to be sure that, you know, like all the French consumer. Once it will go to your product sheet, it will have all the information to make the proper buying decision. You won't have to go out of your product sheet to go to other products or the website. No, he's there. He knows he has all the information about the product. Say, okay, this is the one I need. This is the one I want. Go for it. I buy it. Mm-hmm. Tak, jak widzicie, tutaj właśnie Matthew pokazuje swoje wskazówki, jak dobrze zaprezentować swój listing, swój produkt na Cdiscount. Jak widzicie, zdjęcie powinno być profesjonalne. Najlepiej dodać kilka zdjęć na białym tle, pokazujące tylko produkt, ale także pokazać ten produkt w odpowiednim kontekście. Czyli na przykład, jeżeli jest to ubranie, no to ubranie na człowieku, jeżeli jest to półka, no to półka jako, powiedzmy, wyposażenie wnętrza. I ogólnie cała oferta ma być stworzona w taki sposób, że jakby klient docelowy tak naprawdę nie widzi żadnej różnicy, czy to jest oferta nasza jako sprzedawcy z Polski czy z Francji. Więc wszystko powinno być przetłumaczone bardzo dobrze na język francuski, powinny być proste tytuły, zawarte odpowiednie słowa kluczowe, tak żeby po prostu klient francuski, który jest przyzwyczajony do odpowiedniego standardu, widział właśnie ten standard na naszej ofercie. Perfect. The second one will be a bit more technical and it depends on every sellers. So first of all, just before to present you our fulfillment service, just want to tell you a few things. It's like on every marketplace in general, and for every consumer, you must deliver as fast as possible because the clients want in general the products as fast as possible, and also offer as many shipping methods as possible. So you don't you have to offer not only like the standard shipping to a home delivery in 3, 4, 5 days. You need to offer like some pickup points. For example, in France, pickup points are really common. The express delivery in 2 to 3 days also coming from external of France. Maybe on demand, like as many methods as you can, because like recent like info like that came up is like 60% of French consumers are keen to abandon the basket if the shipping conditions are not satisfying enough, if there is not as many methods that they want, if they don't have the right price of the shipping. In fact, it's better, like, you know, like to offer a free shipping if not, if you can like put the prices of the shipping in the front price, or at least share a bit the prices of the delivery. Something that is important. So I know like there is some of you, some sellers that already have like a strong logistics setup. So if you
if you're able to complete everything I just said, that's wonderful, really. But if not, you can we can offer you like some a fulfillment service. So meaning that you can put your stock in our warehouses and we handle everything, meaning that it simplifies all the process for you. You just have to deal with the integration of your catalog on Cdiscount and then deal with the prices. We manage all the orders. Of course, you reduce your cost. With our fulfillment service, we are able to ship in Cdiscount orders in France, but orders coming from all the other marketplaces in France and in 21 other European country. So this is like the pan-European fulfillment solution. Of course, as I say, our fulfillment service offer all the method of delivery, the standard, the express, the pickup points, the on-demand also. So the client choose the time and the day of the delivery. And yes, we have like most of our warehouses are in France, but we are also opening some, we just opened like a few ones in Spain and soon in Poland. Oh, really? pretty soon at the border with Germany to handle the orders in Central Europe. So okay. Yeah, so that's again something that shows our interest for Cdiscount and for Polish market, for Polish sellers, and also the interest from our consumers for products, Polish products. Okay. Maciu poruszył teraz dwa ważne tematy. Po pierwsze jest takie, że we Francji, zresztą tak jak i w Niemczech i ogólnie na zachodzie Europy panuje klientocentryczność. Klient jest przyzwyczajony do odpowiedniego standardu, do odpowiedniej wygody. I na przykład, jeżeli nie ma odpowiedniej ilości przesyłek, z których może skorzystać, albo odpowiedniego wyboru bramek płatności, to on może porzucić koszyk. Więc całe nasze zaangażowanie, cały nasz effort może po prostu spełznąć na niczym. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie tego typu standardu. Tak jak Paweł powiedział, odpowiednia szybkość przesyłek, odpowiednia ilość wyboru różnych przesyłek, jak kurier, jak coś w stylu paczkomat czy punkty odbioru. Więc jeżeli jesteśmy w stanie to dostarczyć przez nasz magazyn albo przez fulfillment, przez usługi firm trzecich, jak najbardziej trzeba się na tym skupić. Natomiast to, co powiedział Matthew, to, że Cdiscount też oferuje fulfillment. Pewnie kojarzycie, że Amazon ma swój model FBA, tak? Fulfillment by Amazon. Nie. I tutaj Octopia to jest właściwie to samo, tylko dla platformy Cdiscount. Magazyny znajdują... FBO, Fulfilled by FBO. Octopia. Fulfillment by Octopia. A Octopia, to już nie wchodząc w szczegóły, jest utożsamiana po prostu z Cdiscount. I fulfillment po prostu tutaj to nie tylko magazynowanie, ale to cała obsługa tych zamówień. Więc tutaj na jakby przekazujecie i nie musicie już jakby zajmować się pakowaniem tych produktów, wysyłaniem z odpowiednimi właśnie rodzajami wysyłek, ale też zwrotami. Więc jest to duża oszczędność czasu, też obsługa klienta, jeżeli chodzi o te zwroty, już jest po stronie Octopii. Więc jak najbardziej tutaj właśnie polecamy ten rodzaj magazynowania. Tutaj jeszcze tylko dwie uwagi. Ten fulfillment jest dostępny nie tylko na terenie Francji, tylko jak powiedział Matthew, także w Hiszpanii, także chyba w Niemczech i będzie otwierany magazyn także w Polsce. Natomiast druga rzecz, to tutaj już moje skrzywienie zawodowe. Pamiętajcie o tym, że mając magazyn w jakimkolwiek kraju, magazyn zagraniczny równa się z rejestracją na VAT w tym kraju. O tym pamiętajcie, czy ten magazyn jest we Francji, w Hiszpanii czy w Niemczech, to zawsze musi być lokalny VAT. I tutaj oczywiście z pomocą przychodzi Taxology i my się tym VAT-em jak najbardziej możemy zająć. Perfect. Thank you, Ursula. This one was long. Sorry. No, this was one longer for me. Very creative translation, you know. No, but really good. And one last topic I wanted
discuss with you is regarding the integration, the connection, and make and trust some expert on the topics. So of course, to integrate the French market, you know, like once you're present in many marketplaces, it's difficult to go to another one marketplace before another to understand well every marketplace, how they works, how we just explaining it today. So there is some expert, like some feed managers, that can help you to connect at the tech level, you know, like some, for example, in Poland, we works a lot with BaseLinker, with AIA shop, like I do sell. We're starting to work with the shopper too, but so they can connect you. You can also trust some expert as Pavel from Profit Crew, that knows we are in contact daily with them, and they know the ins and outs also, like from our marketplace, how to display the products, how to generating more orders. Of course, as other partners as Taxology, to deal with all the other side of the taxes, VAT. That's with the new rules, European rules have been like really a bit of pain, big pain. So we've got today, this is also like why we are making like the this webinar all together to show how wide is our partnership, how we trying to make a bit like the your life easier to expand your product, your business in France, in Cdiscount, you know, like, so have some experts to on every dedicated channels and all along the process to try to give you some tools to help you out. And maybe you already have like, you know, like strong logistics, so you don't need the fulfillment, but you need the VAT service and the agent, web agency service. Maybe you need some and don't need others, but we are here and we are like making everything like to have you like the best ecosystem integrated all together solution. Maciej właśnie w przepiękny sposób podsumował w ogóle cel naszego webinaru i cel partners, które zawieramy. Chodzi o to, żeby ułatwić wam po prostu proces wychodzenia za granicę, bo nie jest to łatwy proces i na pewno trzeba się wspierać różnymi metodami, tak? Jak chociażby właśnie kontakt bezpośrednio z Cdiscount. I to na samej górze jest taki pasek 3 miesiące darmowej subskrypcji. Ja zachęcam was do kliknięcia tutaj i to będzie rzeczywiście taka pomoc na początek zarówno darmowej subskrypcji, ale przede wszystkim dedykowanego opiekuna. I to, co mówił Matthew, to jest to, że trzeba ułatwiać sobie właśnie ten proces, zarówno przez tutaj to, co jest widoczne na slajdzie, mając wszystko w jednej platformie i po prostu synchronizować i integrować różne rzeczy w jednym miejscu. Natomiast druga rzecz, właśnie przez tą sieć partnerstw, chociażby przez takie webinary czy kontakt z nami, po prostu można tutaj jakby rozpocząć ten proces, czy kontynuować ten proces wychodzenia za granicę z pomocą konsultantów na temat VAT-u, w logistyki czy czegokolwiek innego, o czym zresztą powiem za chwilę w swojej właśnie części prezentacji. Już tutaj wrócimy do części prezentacji. Tutaj pytanie do Matthew. Matthew, so the question to you. What Polish products are well known and are liked on the French market? On the French market, if I took like, oh, we've got like, I think 1,000 Polish sellers already on Cdiscount, generating like a lot of millions. And the big ones, the biggest ones, what our consumer likes, you have like some high-tech product with regarding computers. I know there is a lot of sellers selling on the home universe, everything regarding furnitures, table, chairs, furnitures for the home, sofas, mattress. Yes, there is a lot. Carpets, a lot. Car parts also. Yes. carpets. Baby child care. Childhood, everything regarding the child works really well. There is also fashion a bit.
Yes. What about fashion? What about fashion for Polish sellers? It's not our main category, fashion. But this is like a strong category, but not the strongest one. But Polish seller is more like fashion regarding child. Yes, mm-hmm. that works. Mm-hmm. Mm. To Maty właśnie powiedział, że takimi produktami znanymi, lubianymi na rynku francuskim sprzedawanych przez polskich sprzedawców to są między innymi jakby technologie, czyli komputery i wyposażenie do tego, ale tak jak właśnie wspominałam wcześniej, meble i wszystko to związane z wyposażeniem domu, czyli i dywany, i materace, sofy, krzesła, jakby wszystko, co z tym związane. Owszem, są to duże gabaryty. W ogóle na pytania o duże gabaryty, jak je przewozić i z jakich magazynów korzystać, mając właśnie takie duże meble, to też możecie do mnie kierować pytania, bo mamy takich partnerów fulfillmentowych, którzy zajmują się właśnie dużymi gabarytami. Matthew też wspominał o produktach dla dzieci, tak? Czyli wszystko to związane z małymi dziećmi, z zabawki, czy właśnie wszelkie wyposażenie dla nich. Więc to są kolejne kategorie. Moda i ogólnie fashion też jest mocną kategorią, natomiast nie aż tak mocną jak te poprzednie, które wymieniłam. Thank you, Matthew, for your presentation. You have time now to answer all the questions to you from the chat. Yeah. It will make you a little entertainment during my Polish presentation again. Yeah. Tak, w ogóle właśnie bardzo się cieszę, że Matthew dołączył i chcieliśmy, z racji tego, że webinar jest dedykowany polskim sprzedawcom, to chcieliśmy go zrobić jak najlepiej jakby przyjmowany przez was, więc tutaj myślę, że duże brawa dla Matthew, że zgodził się tutaj wystąpić w polskim gronie. Dobrze, i teraz kontynuujemy, właściwie już mamy godzinę 14, więc ja też postaram się nieco przyspieszyć. Między innymi chciałabym wam opowiedzieć o roli partnerstw w sprzedaży zagranicznej. I tutaj mam pytanie najpierw do was. Co jest dla was największą barierą w ekspansji zagranicznej? I tutaj proszę jak najwięcej odpowiedzi na czacie, jak możliwe, bo to też będzie badanie dla nas, na czym się skupić w przyszłych webinarach, czy w przyszłych naszych akcjach partnerskich. Tutaj dla podpowiedzi ja też pokazuję taki slajd pokazujący takie elementy właściwie ekspansji zagranicznej, czyli na co trzeba zwrócić uwagę właśnie wychodząc za granicę. Na pewno wiadomo, analiza i określenie swoich zasobów wewnątrz firmy, określenie kanału sprzedaży, jakby wszystko, co tutaj widzicie, to są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. I tak jak już to padło przez Pawła i Matthew, tak naprawdę na wszystko trzeba zwrócić uwagę. Bo nawet jeżeli poświęcimy nasz budżet, nasze zasoby i całe nasze starania na większość z tych elementów, ale na przykład zapomnimy o lokalnych płatnościach i będą tylko płatności blikiem, wiadomo, na francuskim rynku, którzy nigdy wcześniej o tym nie słyszeli, to wszystkie nasze starania związane z odpowiednim tłumaczeniem, podatkami, marketingiem, no jakby będzie zupełnie nieefektywne. Dlatego trzeba pamiętać, że wszystko trzeba to połączyć. I tutaj właśnie patrzę już na wasze odpowiedzi. Dostawa kurierzy, długi czas dostawy do Francji, przepisy i prawo, koszty wysyłki, czas realizacji, gabaryty, kurierzy, droga reklama, duże prowizje marketplace'ów, szybkie płatności. No jest tego dużo. Ja tak naprawdę, oczywiście postaram się też później odpowiedzieć na wasze pytania tutaj z czatu, albo jakby odnieść się do tych barier, natomiast ja tak naprawdę taką największą barierą określiłam jako taką barierę psychologiczną. To znaczy my nie wiemy, jak się po prostu za to zabrać. Mamy doświadczenia na rynku polskim, ale na rynku niemieckim, francuskim, hiszpańskim już nie. Brakuje nam doświadczenia, brakuje nam znajomości obcego rynku, znajomości tego klienta, znajomości języka. To jest coś, co nas po prostu blokuje. Blokuje nas też to, że jest tak dużo elementów, które wskazałam na poprzednim slajdzie, że ciężko to zebrać i tak naprawdę ogarnąć jako jeden właściciel biznesu. Strategię jesteśmy w stanie ułożyć. Też tutaj przypominam, że jakby wychodzenie za granicę to jest tak jakby otwieranie nowego biznesu. Więc taki biznesplan i takie konstruktywne podejście to jest coś, co polecam tutaj mieć na uwadze. Strategia może być, ale co to znaczy konstruktywna strategia? Zasoby ludzkie, czyli zasoby określone ilościowo, że może nam po prostu brakować ludzi do obsługi tego rynku francuskiego
i jakościowo. Czyli nie mamy osób, które się po prostu znają na tym odpowiednim rynku, tak, czy odpowiednim zakresie e-commerce. Bo przypominam, że cross-border e-commerce, czyli ta ekspansja zagraniczna, no może się różnić, właściwie różni się od takiej po prostu sprzedaży tutaj na rynku polskim. Myślę, że później, jak będziemy mieć czas, to możemy o tym też porozmawiać z Pawłem, bo też jestem ciekawa, jak oni obsługują klientów właśnie na terenie Polski versus klientów już na marketplace'y zagraniczne. I budżet, tak? To też jest często problem, że to jednak prowizje są wysokie, koszt reklam jest wysoki i po prostu ciężko nam jakby zebrać to. Tutaj właśnie odpowiadając też na pytanie Pawła, w sensie na pytanie zadane do Pawła, czy trzeba mieć milionowy budżet, moje zdanie jest takie, że milionowy budżet nie, natomiast trzeba się do tego przygotować. Trzeba mieć określony budżet, żeby po prostu się nie spalić, żeby jakby przewidzieć to, że jest to inwestycja, która może przynieść zwrot dopiero za kilka miesięcy, za jakiś określony czas. I moja, może nie odpowiedź, ale podpowiedź i porada na właśnie te pytania, jak poradzić sobie z tymi barierami za granicą, to jest skorzystanie z usług zewnętrznych. Jakby to nie jest recepta na sukces, bo takiej tak naprawdę nie ma i myślę, że nie dostaniecie takiej od nikogo, natomiast są to porady i takie spojrzenie z innego punktu widzenia na takie kwestie właśnie jak zawierać umowy z odpowiednimi dostawcami. I tutaj właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że te firmy są wyspecjalizowane w swojej usłudze. Jeżeli one zajmują się na przykład fulfillmentem we Francji, to one się codziennie zajmują tym fulfillmentem we Francji i znają setki przypadków. Jeżeli my na przykład jako firma podatkowa specjalizujemy się w rozliczeniu i rejestracji VAT-u za granicą, to my codziennie mamy do czynienia z różnymi przypadkami i różnymi językami w urzędach skarbowych w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech i tak dalej. Więc tutaj jakby ta specjalizacja w określonej usłudze po prostu daje wam pewność, ale daje wam też oszczędność czasu. Nie musicie jakby sami patrzeć w ten internet i po prostu szukać niekiedy sprzecznych informacji na dany temat. Czasem właśnie nawet taka godzina konsultacji, tutaj właśnie na przykład z Pawłem z agencji e-commerce, z doradcą podatkowym z Taxology czy jakiejkolwiek innej usłudze, może po prostu pomóc. Kolejna rzecz to jest strategia i tutaj właśnie jakby kładę nacisk na ten przymiotnik konstruktywna. Często są firmy, które pomagają ustalić taką strategię w oparciu nie tylko o doświadczenie, ale w oparciu na twardych danych, na twardych analizach. Jest na przykład nasz partner, agencja Get Notice Agency, którą właśnie zawsze polecam do badania rynku. Oni są takim partnerem Google'a i mają dostęp do zaawansowanych narzędzi, które właśnie ma ta wyszukiwarka Google i potrafią tam na przykład określić, jak twój produkt, twoja kategoria produktu będzie się sprawdzać na danym rynku, jak duża jest konkurencja, jakie ceny można przewidzieć po prostu na tym rynku. Więc tutaj, tak jak mówię, nie jest to recepta na sukces, ale jest to strategia oparta na twardych danych, więc zdecydowanie bardziej konstruktywna niż samodzielne szukanie internetu. Zasoby ludzkie. No to tutaj odpowiedź jest outsourcing i automatyzacja usług. Tego nie będę póki co rozwijać, to będzie na kolejnym slajdzie i bardzo chętnie to rozwinę tutaj w rozmowie z wami na czacie, czy później możecie oczywiście do mnie zawsze pisać. Jeżeli chodzi o budżet, to rzeczywiście takie outsourcingi i partnerzy nie mogę powiedzieć, że są tanią usługą, natomiast warto też zwrócić uwagę, że można zamienić koszty stałe na zmienne. I tutaj mam dla was dwa przykłady. Pierwszy to jest posiadanie własnego magazynu. Nawet jeżeli on jest zupełnie pusty, to i tak musimy płacić za prąd, za oświetlenie, za ogrzewanie. Jeżeli zatrudniamy tam pracowników, to jakby trzeba im wypłacić wynagrodzenie. Jeżeli korzystamy z fulfillmentu, to płacimy tylko za zajmowaną powierzchnię plus prowizję za wysyłane paczki, czyli dopiero jak się pojawia ta sprzedaż. Kolejny przykład jest taki, to jest obsługa klienta. Nie musimy zatrudniać osobę, która się posługuje językiem francuskim, drugą w języku hiszpańskim i powiedzmy po angielsku, jako naszych etatowych pracowników. Możemy skorzystać z usług takich jak na przykład firma Sales Supply, która oferuje nam obsługę klienta w różnych językach i rozliczamy się tylko za minuty połączenia telefonicznego albo za liczbę wykonanych maili. Więc mamy usługę, jesteśmy jak najbardziej kompleksową firmą, natomiast płacimy tylko za to, co tak naprawdę korzystamy.
No i pewność i wsparcie. Wychodząc na rynek, zachęcam do, no przynajmniej do konsultacji początkowych. Nawet jeżeli niekoniecznie chcecie korzystać z usług partnerów, że tak powiem, abonamentowo, to warto skorzystać chociażby z doradcy podatkowego na początek, z doradcy prawnego, czy właśnie doradcy do spraw tych regulacji śmieci, czy jakichkolwiek innych konsultantów, którzy Wam pomogą ustawić pewne procesy w celu takiego bezpiecznego wyjścia za granicę. Czasem są pewne takie, wiecie, kruczki prawne albo kruczki podatkowe i jeżeli Wy o nich wiecie już na samym początku, to po prostu możecie uniknąć tego ryzyka. Więc ten transfer odpowiedzialności jest po prostu dla Was powodem, że możecie spać spokojnie i ten biznes przyniesie Wam zyski, a nie straty. Plus transfer wiedzy, tak? Korzystając z takich usług, Wy sami się uczycie, więc Wasze zasoby wewnętrzne też rosną. Tutaj też króciutko opowiem o tym, jak dobierać partnerów w sprzedaży. To jest akurat propozycja moja i Tomka Kwiatkowskiego z Taxology. Natomiast myślę, że jakby planując taką ekspansję zagraniczną, warto sobie zrobić własną taką tabelkę i zobaczyć, co jest naszym zasobem wewnętrznym, co chcemy outsourcować, a co jesteśmy w stanie automatyzować. Tych rzeczy, które można automatyzować, jest tak naprawdę coraz więcej. Więc tutaj polecam kontakt ze mną albo z innymi ekspertami do spraw ekspansji zagranicznej, żeby się dowiedzieć o pewnych procesach, które pojawiły się na rynku, a na przykład jeszcze o tym nie wiecie. Strategie cenowe, tutaj polecam różne narzędzia do dynamic pricingu, które po prostu pomogą Wam no na przykład na Amazonie wygrywać Buyboxa, a na innych platformach mieć optymalną marżę w stosunku do ceny. Opinie i badanie satysfakcji. Wychodząc na inny rynek, zresztą my nawet sami w Polsce czym się kierujemy w kupnie różnych rzeczy? No poleceniami albo odpowiednią ilością opinii. Za granicą też to jest. My chcąc wzbudzić zaufanie na innym rynku, no warto, żebyśmy budowali ten taki social proof. I tak można to zautomatyzować. Jest taka firma Zaufane, która właśnie oferuje taką usługę zautomatyzowanego pobierania opinii. Ja już tutaj nie wchodzę w szczegóły, bo wiem, że się powoli czas kończy, natomiast po prostu zachęcam do stworzenia takiej własnej tabelki samemu, ewentualnie kontaktu ze mną. I ja po prostu też będę mogła Was przekierować do odpowiednich partnerów, którzy pomogą Wam właśnie w tej ekspansji. Jak to wygląda dla nas, właśnie dla klientów Taxology, jak wygląda siatka partnerska, którą ja jako partnership manager stworzyłam? Ona właśnie polega na tym, że każdy etap tego wyjścia za granicę, tak naprawdę w każdym etapie mamy odpowiedniego partnera albo odpowiednich partnerów, którzy są w stanie pomóc naszym klientom. Więc ktoś przychodzi do nas tylko o podatki, czyli tutaj znajduje się nasza usługa, a tak naprawdę jesteśmy w stanie mu go wspomóc w innych procesach, bo zadowolony klient, który odnosi sukces za granicą, no to jest nasz zadowolony klient, więc nam też o to chodzi. A też wiemy, że ten proces wychodzenia za granicę jest po prostu dość ciężki. Jeżeli chodzi o te wszystkie jakby elementy, to chciałam, ale albo mogę Wam dać powiedzmy dużo takich wskazówek, do kogo można się zgłosić z poszczególnych tutaj rzeczy. Nie wiem, czy będziemy mieć czas, żeby to omówić, ale myślę, że jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, zastanawia się nad logistyką, ale nie wie, z kogo skorzystać, to też jak najbardziej możecie tutaj się do mnie zgłaszać. Tutaj tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o logistykę, to wielkie gabaryty także. To też mamy partnerów, którzy się tym specjalizują. Regulacje prawne to są zarówno kancelarie prawne, to są agencje celne. Jeżeli ktoś myśli o ekspansji do Wielkiej Brytanii, to są na przykład agencje specjalizujące się w regulacjach śmieci. Wybór kanałów sprzedaży to są właśnie zarówno takie firmy jak Profit Crew, czyli firma, w imieniu której Paweł jest dzisiaj z nami, czy same platformy sprzedażowe, takie jak CDiscount. Płatności. I tutaj zarówno te bramki płatności, jak i firmy, które się specjalizują w jakby tworzeniu zagranicznych numerów kont z zagranicznymi IBAN-ami i ogólnie też takie firmy, które jakby zmniejszają ryzyko walutowe, jeżeli działamy na kilku rynkach z różnymi walutami. No i jak widzicie, w całej tej mapie, w całym tym ekosystemie tak naprawdę podatki odgrywają małą rolę, ale jednak bardzo ważną. I bez podatków jakby cały ten proces wychodzenia za granicę też może być bardzo utrudniony.
i to, co my robimy w Taxology, to my chcemy ułatwić klientom rozliczenie VAT-u i skalowanie biznesu, zarówno przez naszą usługę, jak i właśnie przez program partnerski, żebyśmy razem z partnerami poprzez takie webinary czy różne inne akcje, żebyśmy zajęli się pewnymi formalnościami, a sprzedawcom po prostu pozwolili zajmować się tym, czym się powinni zajmować i czym chcą się zajmować. Ja tutaj tylko też wspomnę, że na górze jest kontakt do mnie, jest taka checklista podatkowa i możecie po prostu sprawdzić, czy dobrze rozliczacie ten VAT za granicą i później skontaktować się ze specjalistą od nas, który po prostu to z wami skonsultuje. Natomiast tutaj już to są bonusy dla was, z racji tego, że jesteście z nami na tym webinarze i no, udzielacie się, powiem wam, że czat płonie. Mam nadzieję, że uda nam się później odpowiedzieć na te pytania także po webinarze. Natomiast co za bonusy mamy dla was? Te bonusy w ogóle zostaną powtórzone w mailu, który dostaniecie jutro z podziękowaniem za udział. I tutaj mamy właśnie bonus od Matthew, który polega na tym, że 3 miesiące są za darmo plus dedykowany opiekun, żeby rozpocząć sprzedaż na platformie CDiscount. Natomiast Paweł z Profit Crew zachęca tutaj do bezpłatnego audytu konta. Więc jeżeli nawet macie konto na jakimś marketplace, czy na CDiscount, czy na innej platformie, to po prostu Paweł i jego koledzy z Profit Crew mogą sprawdzić, czy te konto jest optymalne, tak? Bo wyjście za granicę, a skuteczne wyjście za granicę, to często są dwie rzeczy. Dobra, myślę, że powoli możemy się zbliżać do końca. Ja tylko tutaj chcę jakby przypomnieć, że nasze webinary to jest seria. Jak najbardziej dla osób, które mi wysłały maila, ja mogę wysłać playlistę ze wcześniejszymi nagraniami, natomiast już teraz zachęcam was do kolejnego webinaru. 18 kwietnia opowiemy o Włoszech. Na samym końcu już tutaj przedstawiam nasze maile, które także się pojawiły na czacie. I jeżeli mam jeszcze chwilkę, to myślę, że Paweł, możesz też skomentować to, co mówił Matthew, to, co mówiłam ja. Możemy jeszcze chwileczkę porozmawiać, ja też sprawdzę, co się dzieje na czacie. No jasne, ja tutaj trochę słucham, trochę czytam wszystko, co tutaj się dzieje, bo naprawdę nie spodziewałem się, że czat naprawdę płonie, tak jak powiedziałaś, i starałem się odpowiadać na bieżąco, ale popełniłem chyba ten błąd, że odpowiadałem od najnowszych pytań i już w pewnym momencie skupiłem się wszystkim. Więc tak jak wspominałem i tak jak wspominała Ula, na pewno Państwo otrzymają odpowiedzi na wszystkie pytania, a jeżeli nie, no to tutaj jest mój e-mail sadowski@profitcrew.pl i proszę mnie ścigać, jeżeli takiej odpowiedzi Państwo nie otrzymają. Jeżeli chodzi o sprzedaż francuską, to we Francji, to tak jak już wspomniałem wcześniej, chciałbym się tylko odnieść do tego, że ta sprzedaż istnieje na bardzo dobrym poziomie. Jak wspomniałem, no to na podstawie tego, co my doświadczyliśmy tutaj w Profit Crew, no to lepiej to działa na CDiscount zdecydowanie niż na Amazonie i na innych platformach. CDiscount działa różnie, tak bym powiedział, natomiast support na CDiscount jest najlepszym supportem, z jakim mieliśmy do czynienia i to bije na głowę wszystkie inne platformy. Support na CDiscount działa bardzo szybko i rozwiązuje praktycznie wszystkie problemy, jakie tylko mamy z listingami. Support na CDiscount pomaga również w optymalizacji nawet kampanii marketingowych, więc jeżeli by Państwo chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o tym marketingu, a niekoniecznie chcieli skorzystać z usług takich firm jak na przykład Profit Crew, to mogą Państwo skontaktować się z supportem i oni są w stanie odpowiedzieć na naprawdę najbardziej skomplikowane pytania i pomóc w najbardziej dziwnych problemach, tak może to powiedzmy. I tak, podsumowując, no to szczególnie chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że Francuzi może się wydawać, że najbardziej lubią tylko marki francuskie i tylko te kupują, ale jak wspomniał Matthew, to nie jest prawda. Francuzi kupują i nie tylko od Polaków, nie tylko od Polaków kupują z całego świata, ale też nie mają problemu, żeby kupować z produktów wytworzonych albo po prostu produktów od sprzedawców z Polski. Choć przede wszystkim myślę, że to jest teraz jak wszędzie, że większe znaczenie ma jakość produktu i czas realizacji zamówienia niż kraj pochodzenia tego produktu.
Z tym, że warto na pewno zwrócić uwagę na to, czy faktycznie my jesteśmy w stanie konkurować nie tylko cenowo, ale też jakością tego produktu. Ale żeby to sprawdzić, no to tutaj już wymagane są jakieś szersze badania konkurencji. No i jeszcze podsumowując to, o czym wspomniała Ula, no to na pewno zgadzam się z tym w 100%, że wszystkie jakiekolwiek działania przez nas podjęte powinny być przedzone badaniami rynku, badaniami konkurencji, żebyśmy byli przygotowani w 100% na to, co może nas czekać, więc też internet jest źródłem wiedzy, jest na Facebooku jest pełno grup sprzedawców, którzy oferują swoje produkty, więc warto najpierw dowiedzieć się, zrobić research i zdobyć jak największą ilość informacji, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje. Paweł, a jestem bardzo ciekawa pytania. Czy ceny mogą być różne na marketplace i na sklepie internetowym? Czy jest jakaś regulacja pewna w tej kwestii? Powiem szczerze, że nie wiadomo mi nic na temat takiej regulacji, ale raczej nie spotkałem się z problemem, żeby ceny były, w sensie klienci, którzy oferują swoje produkty taniej na swoim sklepie niż na przykład CDiscount, nie mieli z tym do tej pory żadnego problemu, ale prawdę mówiąc, takiej wiadomości nie mogę potwierdzić na 100%. Z tym, że po prostu na podstawie tego, co nas spotkało do tej pory, no to nie było takiego doświadczenia, sprzedajemy na CDiscount już parę ładnych lat. Mm-hmm. Ja też wrócę do wątku poruszonego przez Pawła, że jeżeli ktoś chce zdążyć na Dzień Matki, to jest właśnie teraz odpowiedni czas. I Paweł albo Matthew, what is the perfect timing to start cross-border selling to France? How much time we need to reserve to do everything properly? Jak dużo czasu potrzebujemy, żeby rozpocząć, odpalić tą sprzedaż? Matthew? Yeah. Okay, so the good timing, I don't think there is good timing. Like every all along the year, it's good timing. It depends also on every seller, on your situation. You have to know that an integration needs more than 2 days. So if you are in the rush and you want to open like many new marketplaces, but you don't put all the effort on every one of them. I will say you won't succeed. You need to be focused to go step by step. So once you're ready, you go to you start on with a marketplace. Take the time to be onboarded on CDiscount. What do you need to prepare? It's like an official registration certificate of your company. It can be a Polish one. If you have the English version, as I just commented, it's better. But you don't need to have like a French entity or something like that. You need to send us a copy of your ID or passport. You know, like both sides of the ID and a bank account extract of the company. Those are the three main information that we need, the document that we need, and then you can open your account. If you already have that, the integration can take a few days, like a week, I'll say, a week. If you don't have them and you have to go and back with our KYC team, it can be more 2 weeks, 3 weeks. But if you are prepared, have all the document, in 1 week you can have an account live. And if you choose the right partners, also as I say, with a Profit Crew, with Baselink Taxology, and others, you can have a go-to-market really quick. Like I think in few weeks, in less than a month, you can already have like all your catalog live. With the right price, you know, and then you just adjust and start to understand how it works. So mainly it depends on you and your availability. Ja też tylko wspomnę. Sorry. Yes? No, go. I will continue. Ojej, już mi się zapomniało, jak Matthew zaczął wypowiedź, miałam tłumaczyć, a tu tylko słuchałam. Na szczęście Matthew mówi bardzo ładnym angielskim, więc myślę, że tutaj wiele osób zrozumiało. Matthew mówi, że sama integracja może przebiec tak naprawdę kilka dni, pod warunkiem, że wszystko jest odpowiednio przygotowane, więc cały ten proces przygotowań jest na pewno nieco dłuższy
i wszystko inne, co musimy wziąć pod uwagę. Wiadomo też kwestia, powiedzmy, tłumaczeń, jeżeli będą potrzebne. Natomiast później kwestia przyłączenia, kontaktu z supportem, w ogóle wdrożenie się na platformę może rzeczywiście trwać kilka dni. Tam trzeba wysłać między innymi certyfikat, że jesteśmy firmą. Może to być wysłane po polsku, ale zdecydowanie szybciej będzie jakby przygotowanie tego już po angielsku. Natomiast jeżeli ktoś by chciał przechowywać towary, czyli magazynować towary we Francji, to tutaj też przypominam, znowu zboczenie zawodowe, że należy się zarejestrować na VAT do Francji i to też nie będzie przebiegać przez kilka dni. To też jest proces, który może trwać 2 miesiące, więc trzeba to uwzględnić, jeżeli chcemy odpalić sprzedaż już teraz, zaraz, to trzeba jednak jakby ubiegać się o tą rejestrację we Francji nieco wcześniej. Perfect. So yeah, so that's that was one concern I noticed, like when once I was translating all the question that you made, and sometimes where we make some webinars and there is no such an interaction, there is like just few questions. There, I'm happy to see like all the questions, and I want to answer everything. I don't think. We will, Matthew, after the webinar, I will. Yes. After the webinar, I will contact you and Pavel, and we will, you know, answer all the questions. Yes, you've got my email. You can contact me. I see, like in the in Cdiscount, some other concern. You know, Cdiscount, we are B2C marketplace, but we also have Cdiscount Pro with a B2B model. So yes, you can like send sell product to B2B, but the main one is still the B2C. The payments are made every 10 days, the 1st, the 11th, the 21st of every month. If you even sometimes if you unlock some amount of money, you can unlock it the next day with some button. We've got some partners as Cashflow, Seed Capital to make some express payment in one day. But that's, of course, it's not like from the beginning. You need to have like some few months of experience on Cdiscount, generating some GMV, and then yes, you can have access to an express payment partner. Tak, Matthew powiedział, że ogólnie Cdiscount to jest platforma B2C, natomiast mają też taką usługę Cdiscount Pro i tam jest już ta sprzedaż B2B. Jeżeli chodzi o płatności, to Cdiscount wypłaca te środki raz na 10 dni, natomiast jeżeli jesteśmy już dużą firmą i generujemy bardzo duży przychód właśnie na tej platformie, to są też inne możliwości, między innymi express withdrawal, jakieś tam szybkie wypłacenie tych pieniędzy nawet następnego dnia, tylko że to następuje dopiero po jakimś czasie jakby przebywania, jakby sprzedawania właśnie na tej platformie. Czyli jak jesteśmy już takim zaufanym partnerem Cdiscount. Wiesz co, Ula, ja myślę, że jeszcze moglibyśmy z Matthew poruszyć ten temat, który tutaj ciągle wraca, o tej regulacji prawnej odnośnie różnic w cen. So Matthew, maybe do you know if there's like any law in France that regulates if the seller can offer his products on his own website cheaper than on marketplace, or it have to be the same price everywhere? Is there any law about it? There is not any law about it. It's depend on the strategy of every sellers. Of course, the idea is to have like a bit like the same price everywhere. Mm-hmm. I understand sometimes there is like commissions or other facts that came around. And but not the display. The idea is to have like everything. The power is on the end of the sellers. Ja też tak myślałam, jak mówił Matthew, bo jakby wydaje mi się, że to jest, ale też nie mam pewności, więc myślę, że tutaj upewnimy się i postaramy się odpowiedzieć. Ogólnie panuje taki trend teraz omnichannelu, żeby na jakimkolwiek kanale, czy to w sklepie stacjonarnym, czy na własnym sklepie online, czy poprzez jakąkolwiek platformę, żeby oferować takie same doświadczenie, czyli bardzo dobre zdjęcia, dobry content i ta sama cena. Więc to jest trend, który przyświeca tak naprawdę wielu sklepom online, ale wydaje mi się, że to jest trend, który jest tak naprawdę elementem strategii danego sprzedawcy.
Na pewno trzeba pokazywać cenę, która była wcześniej, tak? W przeciągu 30 dni. To się wiąże z tą nową regulacją omnibus. Czyli jeżeli na przykład zmniejszamy cenę albo zwiększamy, to trzeba oprócz ceny aktualnej podać cenę produktu, która była najniższa w ostatnich 30 dniach. Ale to jest już zupełnie inny wątek związany właśnie z tą regulacją. Słuchajcie, już nasz webinar trwa prawie półtora godziny, więc myślę, że się będziemy powoli żegnać. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z waszej interakcji i cieszę się, że to idzie właśnie w tym kierunku, ponieważ jak już wspominam któryś raz dzisiaj, chcemy budować po prostu taki ekosystem tego cross-border, chcemy budować taką społeczność i myślę, że jak to będzie szło dalej tak dobrze w tym kierunku, to postaramy się jeszcze bardziej to usprawnić, może w postaci jakiejś grupy na LinkedInie czy na Facebooku. Póki co bardzo wam dziękuję za obecność, za wasze pytania. Na górze jest jeszcze ankieta, która też się pojawi po zakończeniu webinaru i dawajcie tam swoje odpowiedzi, swoje porady, o czym jeszcze chcecie usłyszeć, albo może jakaś inna forma niż webinar byłaby też dla was przyswajalna, może jakieś spotkania offline, spotkania stacjonarne. I ja chciałam tutaj bardzo podziękować Matthew i Pawłowi. I would like to thank a lot to Matthew and Paweł for your preparation for this webinar, for your knowledge, for your sharing your experiences and answering the questions. Bardzo się cieszę za to, że tak rzetelnie się przygotowaliście z nami do tej prezentacji i dzisiaj, mimo początkowych problemów technicznych, wszystko się udało. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za tutaj możliwość rozmowy i z Tobą, i z Matthew. So thank you, Matthew, for your part of this presentation and all the information that you provide us, but we are still in everyday contact, so so I hope it will be that latest. Yeah, thank you all. Thank you, Ursula, to make it everything from this day like possible. Also to organize everything. It was a pleasure, like to always a pleasure to try to help at least Polish sellers. Unfortunately, this year we won't be at any event in Poland yet, at least. But like last year, I enjoyed a lot coming to Poland in Warsaw, Wrocław, or Krakow for some events. And yes, thank you, Pavel. And as you said, we will be in daily contact with also Viola. No worries about it. Yeah. Dziękuję wam wszystkim i do zobaczenia na webinarze o Włoszech. Dziękuję.